Prawo i Sprawiedliwość złożyło skargę do Sądu Najwyższego w sprawie odebrania partii subwencji przez Państwową Komisję Wyborczą. I dalej rzecz jest w ręku Sądu Najwyższego. Oczywiście ta władza nie przestrzega prawa. Można powiedzieć, że co prawda nie podejmując żadnego formalnego aktu, ale uchyliła konstytucję i co za tym idzie, ponieważ całe ustawodawstwo wynika z konstytucji, to ustawodawstwo i być może, że decyzje podjęte przez Sąd Najwyższy też będą miały charakter wpisujący się to całe przedsięwzięcie. To całe przedsięwzięcie, można powiedzieć, swego rodzaju rewolucji, czy raczej kontrrewolucji, raczej przywracania tego, czego myśmy nie akceptowali, co zostało w trakcie naszych rządów odrzucone, czyli postkomunizmu. W tej chwili on wraca w zaostrzonej postaci i to jest jeden z przejawów tego powrotu. Próba praktycznego uniemożliwienia działań opozycji. Rząd Donalda Tuska chce całkowicie podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości. Opozycja mówi wprost o metodach rodem z PRL-u. Chodzi między innymi o propozycję tak zwanego czynnego żalu. Dzisiaj mamy scenariusz otóż taki, że sędziowie, którzy byli wskazani, otrzymywali nominacje z rąk na przykład władz komunistycznych, mogą spać spokojnie według koalicji z 13 grudnia. Ale sędziowie legalnie wybrani za czasów czy to prezydentura Andrzeja Dudy, czy też Zjednoczonej Prawicy, która rządziła w kraju, którzy otrzymali nominacje, przecież to jest grupa osób znakomicie wykształconych, wobec których nie powinno być żadnych wątpliwości. Wymyślanie jakiegoś czynnego żalu jest wprost próbą niekonstytucyjnego ingerowania przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w wymiar sprawiedliwości i my absolutnie na to nie możemy pozwolić. W ramach takiej walki politycznej i wprowadzenia olbrzymiego bałaganu Adam Bodnar proponuje, żebyśmy w Polsce doprowadzili do całkowitej destabilizacji wymiaru sprawiedliwości. To samo zrobili z prokuraturą, szanowni państwo. Zmiana czy nielegalne odwołanie, tak mówię, to jest właściwsze stwierdzenie prokuratora krajowego, doprowadzi do tego, że wiele postępowań, które są obecnie toczone względem chociażby sprawców przestępstw, takich jak zgwałcenie, czy kradzieży, czy szpiegostwa, będą miały swoją wadę. Wadę w postaci niewłaściwego oskarżyciela.